Okazuje się, że w dzisiejszym świecie, w którym żyjemy, jest to bardzo ważny temat. Wiele ludzi odbiera wiele myśli i odbiera je jako Boży głos. Niektórzy słyszą wewnętrzny głos, niektórzy głos zewnątrz. Jednak w większości przyjmuje to lub można nazwać formę lub odbierają myśli. Dlatego tak istotną rzeczą jest odnowienie naszego umysłu przez Słowo Boże. Do myśli należy odnosić się bardzo ostrożnie, ponieważ te myśli mogą pochodzić z różnych źródeł. Często ludzie mówią, Bóg mi powiedział, że to i to, a gdy to zrobili, wpadali w problemy, w frustrację. Potrzebujemy sprawdzać, skąd pochodzą te myśli. Potrzebujemy zadać sobie pytanie, aby odfiltrować to, co nie jest Boże. Już samo stwierdzenie, Bóg mi powiedział, może wzbudzić niepokój. Zastanawiasz się, że jeśli mówi Bóg, nie możesz mu przeskazać. Z drugiej strony istnieje możliwość, że Bóg wcale tego nie powiedział. Może miałeś jakąś myśl i przyjąłeś, że to mówi Bóg. Często ludzie nie słuchają wskazówek z zewnątrz, bo są tak bardzo przekonani, że to jest myśl od Boga i mimo rady innych idą i robią to, co usłyszeli i potem mają ogromne kłopoty. Jak sprawdzić, że jest to myśl od Boga? Trzeba zadać sobie kilka pytań. Czy pragnę tego w swoim sercu, czy nie? Czy jest to moja potrzeba na ten czas? Czy to jest to, o czym ciągle myślę? Jest wiele zamysłów w sercu człowieka. I to niekoniecznie od Boga. To mogą być niestety nasze własne myśli. Księga Przysłów 19:21 mówi, wiele zamysłów jest w sercu człowieka, lecz dzieje się wola Pana. Jeśli przychodząca myśl nie ma związku z przychodzącymi marzeniami lub pragnieniami, to dalej w naszym sercu można się zastanawiać. Jest woda. Ale jeśli jest to coś, co człowiek pragnie i ciągle o tym myśli, to może być Bóg, który daje odpowiedź, ale również demony, które poddają kłamstwo jako rezultat pragnień w sercu człowieka. Potrzebujemy zadać sobie kolejne pytanie, czy to jest zgodne z Biblią. Mamy mieć pewność, że ta myśl, co się pojawia, jest zgodna z Biblią. Nie przeciwstawia się Słowu Bożemu. Nie narusza biblijnych zasad. W Księdze Psalmów w 119 rozdziale, w 101 i 105 wersecie jest napisane: powstrzymuję moje nogi od wszelkiej drogi złej, abym strzegł Twego słowa. Twoje słowo jest pochodnią dla moich nóg i światłością na mojej ścieżce. Psalmista mówi w pierwszym wersecie, że wstrzymuje nogi od złej drogi, aby nie przekroczyć Słowa Bożego. Natomiast w wersecie 105 mówi, że Boże Słowo, że jeżeli Boże Słowo nie będzie świecić, to zapanuje ciemność i wpadnie w dół, dlatego wybiera Boże Słowo. Słowo Boże potrzebuje mieszkać w nas obficie. Jeśli otrzymałeś myśl, to zawsze sprawdzaj ją. Dziękuję.
ze Słowem Bożym. Jeśli masz wątpliwość, to lepiej i odrzuć od razu. Bóg bowiem nie przeciwstawia się swojemu Słowu. Jeśli masz myśl, aby kogoś okłamać, nawet jeżeli znalazłeś przyczynę usprawiedliwienia tego, nie rób tego, ponieważ Biblia nazywa to grzechem. Na czym polegał grzech Ananiasza i Safiry? Okłamali Ducha Świętego. Pozwolili szatanowi, aby zagościła troszeczkę bardziej, aby zagościła w nich myśl odłożenia części pieniędzy na ziemię. Może byli przekonani, że to jest myśl od Boga. Może pomyśleli, dlaczego my mamy wszystko oddać? My również potrzebujemy. Padło do nich pytanie, dlaczego dopuściliście się okłamywania Ducha Świętego? Jeśli przychodzi myśl, aby kogoś okłamać, to nie można mówić, że pochodzi ona od Boga. Ale jeśli przyszła do ciebie myśl, abyś komuś pomóc, to nie przeciwstawia się ona Biblii. Taką myśl można przyjąć jako odpowiedź od Pana. Ale kiedy mamy myśl, która jest sprzeczna z Biblią i nie jest pragnieniem naszego serca, potrzebujemy, która nie jest sprzeczna z Biblią i nie jest pragnieniem naszego serca, potrzebujemy jeszcze mieć wewnętrzne potwierdzenie Ducha Świętego. Czyli potrzebujemy zadać sobie pytanie, czy wewnątrz nas jest potwierdzenie od Ducha Świętego. Duch Święty świadczył o czymś ludziom wiele razy w Biblii. Potrzebujemy mieć potwierdzenie Ducha w stosunku do myśli czy rzeczy. Czy Duch mówi mi tak, czy nie? Czy mówi nawet o tym nie myśl? Jeśli mamy wewnętrzne poświadczenie od Ducha, jesteśmy wtedy szczęśliwi. Hebrajczyków 10:15 mówi, a poświadcza to także nam Duch Święty. Duch nie jest zobowiązany, aby dawać nam świadectwo każdej myśli. Ale kiedy wchodzi w grę ważna myśl, która ma nas gdzieś poprowadzić, na przykład zmienić miejsce zamieszkania, zmienić kościół, sprzedać nieruchomość, kupić lub sprzedać dom, żenić się czy nie, zostawić służbę lub zacząć, to są poważne pytania. Wtedy potrzebujemy poświadczenia Ducha Świętego, gdy twoje serce słyszy, idź, wszystko będzie dobrze. To uspokój się i zrób to. Ale kiedy wewnątrz ciebie słyszysz głos, nie śpiesz się, nie idź, nie trzeba, usiądź i porać się kogoś, to zatrzymaj się i nie rób tego. Najlepiej radzić się swojego pastora lub innego człowieka w służbie, który ma dobre świadectwo. Wiele ludzi nie przychodzi do pastora, bo obawiają się, że on nie poprze ich pomysłów, ale my także zawsze potrzebujemy potwierdzenia. Nieprawidłowa jest natomiast postawa. Nie mówię, że coś otrzymałem i nikogo nie potrzebuję. Następne pytanie, które potrzebujesz zadać, czy to jest znajoma intonacja głosu? Kiedy przychodzi myśl do nas, zadajmy pytanie, czy znamy tą intonację? Bo moje owce słuchają mego głosu, a ja je znam, a one idą za mną. Każdy ma swoją intonację. Każdy pasterz. Bóg ma też swoją intonację. Bóg zachowuje się w charakterystyczny sposób, przez jaki rozmawia z nami. Najczęściej kontaktuje się przez Ducha Świętego. Duch Święty ma określony sposób komunikacji z nami. Gdy przychodzi myśl, mamy łączność z Duchem Świętym. Od razu rozpoznajemy, że to jest Duch Święty, z którym komunikujemy w znany nam sposób. Czy to przyszedł wilk w owczej skórze? Duch Święty zwracał się na przykład do Benechina po imieniu, tak jak nazywała go mama w dzieciństwie. Ze mną jest podobnie. Wiele razy zwracał się do mnie, tak jak nazywała mnie mama.
Duch Święty ma określone słowa i sposób porozumiewania się ze mną, co pomaga w rozpoznawaniu, skąd przychodzi dana myśl. Kiedy mama woła dziecko do domu z placu zabaw, tylko jedno dziecko odpowiada, bo zna intonację głosu mamy. Na Bliskim Wschodzie, kiedy pasterz przychodzi do wodopoju, gdzie jest wiele owiec i daje rozkaz, tylko jedna grupa rusza za nim. Odchodzi od wodopoju tylko jedno stado. Każda owca idzie ze swoim pasterzem, bo reaguje na głos, który zna. Potrzebujemy modlić się, aby rozpoznać intonację jego głosu i styl, którym się on z nami porozumiewa. Wtedy żaden kłamliwy duch nie odwiedzie nas od Pana. Potrzebujemy rozwijać relacje z Duchem Świętym, aby być na Niego wrażliwy. Im więcej praktykujemy duchowych rzeczy, tym bardziej rozwija się w nas wrażliwość na Ducha Świętego. I to On poświadcza nam lub nie. Potrzebujemy mieć relację z Bogiem, żywą relację. Po prostu częściej z Bogiem przebywać. Wtedy wyrabiają się nawyki dobrego, wyraźnego słyszenia Boga. Odróżnienie Jego głosu od głosów demonów. Jego głosu od naszych pragnień. Potrzebujemy słyszeć Boga w każdej sprawie. Nie będziemy żałować, jeżeli odetniemy jakieś rzeczy w naszym życiu na rzecz czasu z Bogiem. Będą was szukać, bo będziecie mieć słowo od Boga. Bo to, co będziecie mówić, będzie prosto dotykało ludzkich serc. Będziecie odpowiadać na pytania, które Bogu zadawali w komorach. Tak często jest w moim życiu. Ja po prostu spontanicznie z ludźmi rozmawiam. I Bóg mówi do ich serc. Najczęściej na pytania, które stawiali Bogu. Katrin Kuhlman miała bliską relację z Duchem Świętym. Dlatego zawsze coś działało, coś się działo podczas jej spotkań. Moi drodzy, chcę was teraz powiedzieć, że różne są głosy, więc o jakich głosach możemy mówić? Często możemy je pomylić z głosem Ducha Świętego. Pierwsza rzecz, o której chciałam powiedzieć, o czym rzadko się mówi, jest głos naszego sumienia. Jest łatwo pomylić z głosem Ducha Świętego. W Biblii aż 34 razy są wzmianki o naszym sumieniu. 6 razy w Starym Testamencie i 28 razy w Nowym Testamencie. Jest to wewnętrzne przekonanie, pozwalające odróżnić dobro od zła. Sumienie ocenia nas i nasze postępowanie względem innych. Czytamy w Ewangelii Jana w 8 rozdziale 9 wersecie. A gdy oni to usłyszeli, będąc przekonani przez sumienie, odchodzili jeden po drugim, począwszy od starszych aż do ostatnich. Pozostał tylko sam Jezus i ta kobieta stojąca po środku. Ponieważ ruszyło ich sumienie, nie byli w stanie ukamienować cudzołożnicy. List do Rzymian, 2 rozdział, 15 werset mówi: oni to ukazują działanie prawa wpisanego w ich serca za poświadczeniem ich sumienia i myśli wzajemnie się oskarżających lub usprawiedliwiających. Sumienie jest miernikiem naszego postępowania. Kiedyś Sherlock Holmes napisał list do 8 przyjaciół jako dowcip. Wszystko się wydało, wszystko o was wiedzą. 4 z nich uciekło z Anglii. Po tym dowcipie wyraźnie mieli coś na sumieniu. Sumienie jest wewnętrznym głosem, który nas oskarża lub bierze nas w obronę. Sumienie wzbudza poczucie winy lub przekonuje nas o słuszności drogi, którą idziemy.
gdy nasze przekonania nie opierają się na sumieniu, a na naszej wierze, jeśli niewłaściwie wierzymy, to jesteśmy wtedy oszukiwani. Sumienie jest wykorzystywane przez Boga lub diabła. Zły wie, co przeszliśmy i może niestety nami manipulować. Duch Święty mówi ciepło, łagodnie, sumienie też. Na przykład, głodnemu człowiekowi dajesz 2 złote. Nie twoją rolą jest oceniać go. Gdy mu nie dasz grosza, martwisz się, że może umrzeć. To jest szantaż. Masz poczucie winy, jeśli nie dasz. Duch Święty nie szantażuje, gdy poczucie winy nie pochodzi od Boga, bo Bóg nas nigdy nie potępia. Nie używa bezprawnych narzędzi, osądu, oskarżenia, poczucia winy. Diabeł posługuje się naszym sumieniem, wypominaniem przeszłości. Nie ma potępienia w Jezusie Chrystusie. Chrzest, na przykład wodny, wiary, jest prośbą do Boga o dobre sumienie. Dlatego jeżeli nie ochrzciłeś się w Chrystusa jeszcze, możesz mieć problem z sumieniem, z rozróżnieniem tego, co jest dobre, a co nie. Nie powinniśmy więc niczego robić bezmyślnie. Nie możemy też czuć się winni, myśląc, że jeśli głodnemu damy pieniądze, to kupi sobie denaturat, a jeśli głodnemu nie damy, to może umrzeć. Pamiętam pewnej nocy. Ja byłam nowonarodzoną osobą. I modliłam się do Boga w sprawie chrztu. Zwykle było tak, że Duch Święty mówił do mnie i przekonywał. Pamiętam pewnej nocy. Zostałam zbudzona i w rogu mojego pokoju była postać świetlista. To światło oślepiło mnie, a chwała Boża zrzuciła mnie z łóżka na ziemię. I usłyszałam głos jak trąba, bo chrzest to nie jest obmycie brudu cielesnego, ale modlitwa o dobre sumienie. Tego dnia leżałam do rana na podłodze, ale w moim sercu przyszło potężne przeświadczenie od Ducha Świętego, że ja potrzebuję się ochrzcić w Jezusa Chrystusa, bo do tej pory byłam ochrzczona w Kościół katolicki. Diabeł, moi drodzy, chce nas potępiać, ale Jezus nas usprawiedliwia. Głos naszego serca to jest następna rzecz. W Biblii 800 razy mówione jest o głosie naszego serca. Jest to ośrodek życia, uczucia, wrażeń, pragnień i motywacji. Często słyszymy takie stwierdzenie: masz kierować się sercem. A w Słowie Bożym jest napisane: najzdradliwsze ponad wszystko jest serce i najbardziej przewrotne. Któż zdoła je poznać? Mamy strzec naszego serca, bo jeśli pójdziemy za daleko, nie będziemy w stanie się cofnąć, strzec naszych emocji, motywacji i pragnień. Pewna dziewczyna otrzymała słowo, że ten człowiek nie jest dla niej. Ona to wiedziała, ale ona kochała tego człowieka i w ostateczności wyszła za niego. On już wcześniej brał narkotyki, a w małżeństwie jeszcze bardziej się pogrążył, aż zginął. Ona odeszła od kościoła, mając żal do Boga i do ludzi, ale Bóg ją ostrzegł. Ale serce jest zdradliwe. Znajoma osoba chciała wyjść za mąż, lecz żaden z mężczyzn nie był nią zainteresowany. Nagle pojawiło się na horyzoncie kilku kandydatów. Podobali jej się i miała problem z wyborem. Jej serce zaczęło być zainteresowane osobą, która nie była nowonarodzona. Po modlitwie ze mną otrzymała wskazówkę,
że własne serce może ją oszukać. Wtedy zaczęła spotykać się z innym mężczyzną, również niewierzący, ale on otworzył swoje serce na Boga i oddał mu swoje życie. W ostateczności Bóg potwierdził na ślubie innej osoby, że wybrał ich dla siebie. W czasie powitania z nimi podeszli do mnie, ja podaję rękę jej i mówię, oto mąż twój, podaję rękę jemu, oto żona twoja. Popatrzyli na siebie i pokiwali głowami, bo postawili przed Bogiem runo. Jeśli Maria podejdzie i powie, oto mąż i żona, to znaczy, że jest to wola Boża. Nasze serce może być zwodnicze. Co zrobić, aby nasze serce nie poszło za daleko? Hebrajczyków 3:7 mówi, dlatego jak mówi Duch Święty, dzisiaj, jeśli usłyszycie Jego głos, pierwsza rzecz, możemy nie słyszeć Bożego głosu w sercu. Dalej jest napisane, nie zatwardzajcie waszych serc, jak podczas rozdrażnienia w dniu próby na pustyni, mimo że usłyszy, zatwardzi swoje serce. I dalej czytamy w tym rozdziale, gdzie mnie wystawiali na próbę wasi ojcowie i doświadczali, oglądali moje dzieła przez 40 lat, kusić Boga i wystawiać Go na próbę, to nie jest dobre. Bo Bóg nie jest podatny na pokusy. Bóg spełni jego pragnienia, pomimo że Słowo Boże mówi inaczej. Że Bóg spełni jego pragnienia, to jest wystawienie go na pokusy, pomimo że Słowo Boże mówi inaczej. Ale przecież Bóg nie może zaprzeć się swojego słowa. Na przykład, wierząca kobieta ma męża, a on chce się z nią ożenić. To nie może być wola Boża. Wierząca kobieta chce wyjść za mąż za wierzącego mężczyznę, który ma żonę i dzieci. Nie przyjmuje ostrzeżenia i potem bardzo cierpi. Hebrajczyków 3:10 mówi, dlatego rozgniewałem się na to pokolenie i powiedziałem, oni zawsze błądzą serce i nie poznali moich dróg. Człowiek nie poznał dróg Pana. Nie stoi na Słowie Bożym i serce ulega zwiedzeniu. Uważajcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was przewrotnego serca niewiary, które by odstępowało od Boga żywego. Kiedy nie wierzymy w działanie Boga w naszym życiu, nasze serce może nas zwieść. Tak było w przypadku Izraela, gdy nie mieli wody na pustyni. Zaczęli tracić wiarę w Boże prowadzenie. Chcieli wrócić do Egiptu, jeść cebulkę i czosnek. Tracimy świadomość, że Bóg wszystko wie najlepiej i stara się o nasze potrzeby. Lecz zachęcajcie się wzajemnie. Dalej czytamy Hebrajczyków 3:13. Każdego dnia, dopóki nazywa się dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Mamy przyjmować napomnienie od braci i sióstr, ale napominajcie jedni drugich każdego dnia. Każdy z nas może zgrzeszyć, lecz nie warto się obrażać, gdyż w miłości jesteśmy napominani. Bracie, ty błądzisz, ale w czym? Ale ja nie wiem, w czym ty błądzisz. Nie możesz w ten sposób upominać. Musisz mieć przekonanie od Boga, o co konkretnie chodzi. Nie ufamy Bogu i chcemy na własną rękę rozwiązywać problemy. Trzeci głos to jest głos naszego rozumu. Bóg mówi, że Duch Święty jest duchem zdrowego rozsądku. Przy powieści Salomona, drugi rozdział mówi, synu mój, jeśli przyjmujesz moje słowa i zachowasz u siebie moje przekonania, nastawiając swego ucha na mądrość i nakłaniając swoje serce
ku rozumowi. Tak jeśli przywołasz roztropność i swoim głosem wezwiesz rozum, jeśli będziesz jej szukać jak srebra i poszukiwać jej jak ukrytych skarbów, wtedy zrozumiesz bojaźń Pana i dojdziesz do poznania Pana. Pan bowiem daje mądrość i z Jego ust pochodzi wiedza i rozum. Rozum to poznanie. Poznanie może nas nadymać. Mądrość natomiast nas buduje. Mądrość to zastosowanie wiedzy w praktyce. Można posiąść wiedzę, ale przez brak mądrości można ją źle wykorzystać. Mądrość jest Bożym darem. Nasze doświadczenia i nasza wiedza mogą nas zwieść. Bo jest napisane w Koryntian 1 rozdziale: wytracę mądrość mądrych, a rozum rozumnych obrócę w niwecz. Gdzie jest mądry? Gdzie uczony w piśmie? Gdzie badacz tego świata? Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości tego świata? Kiedy przychodzisz badanie psychologiczne, czy jesteś zdrowym człowiekiem, natrafiasz na pytanie, czy zdarza ci się słyszeć głos? Czy ktoś inny kieruje twoim życiem? Czy widzisz coś, czego w rzeczywistości nie ma? Oczekuje się, że na te pytanie odpowiesz wedle ludzkiej logiki. A ty potrzebujesz użyć mądrości. Nie odpowiesz, że słyszysz Boży głos, bo pomyślą, że masz zaburzenia psychiczne. Lub widzisz coś z rzeczywistości duchowej. Bo myślą wtedy, że potrzebujesz lekarza, psychiatry. My potrzebujemy użyć Bożej mądrości, objawienia Słowa Bożego. Mamy rozróżnić literę od ducha. Kiedy Boże Słowo mówi, jeśli twoje oko jest ci powodem upadku, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej jest dla ciebie być jednookim i wejść do życia, niż mając dwoje oczu, być wrzuconym do ognia piekielnego. Trzeba zwrócić uwagę, co miał na myśli autor tego słowa. Duch Święty, to nie chodzi o to, że masz komuś oko wyłupać, tak? Nie przyjmuj nauki, która nie zgadza się ze Słowem Bożym. Wiedza może cię zwieść. Mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta. Następnie pokojowo usposobiona, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, bezstronna i nieobłudna. A teraz głos naszego umysłu. Czy ten głos przynosi pokój twojej decyzji, czy jest łagodny? Czy w łagodny sposób podejmujesz decyzję, czy frustrację? Czy jest ustępliwy? Czy broni swoich racji? Czy wydaje dobre owoce? Czy jest szczery? Czy nie jest to obłudny głos? Następny głos to jest głos diabła. Głos może nas zmylić. Głos diabła. Diabeł jest przeciwnikiem Boga. Oskarżyciel, kłamca, zabójca. Potrzebujesz znać naturę Boga. Bo mówi o tym Słowo Boże. Jego głos kłamie, bo on jest kłamcą. Oskarża Boga przed ludźmi. Człowieka przed Bogiem. Człowieka przed człowiekiem. Zniesławia. Oczernia. Dzieli ludzi. Działa na niekorzyść człowieka. Atakuje umysł, sumienie. Wpływa na nasze serce. Miesza prawdę z kłamstwem, aby kłamstwo przyjąć za prawdę. Mówimy o tak zwanej półprawdzie. Wpływa na myśli, nasz umysł, na nasze pragnienia, na nasze sumienia i serce. Oskarża nasze serce. Chce, aby czarne wyglądało jak białe. Poddaje wątpliwość to, co słyszymy. Czy na pewno Bóg to powiedział? Czy na pewno to jest dla ciebie? Czy na pewno to stanie się w twoim życiu? Diabeł zasiewa wątpliwości w sercu. Czy to zgadza się z prawdą? Czy to jest słuszne? Wmawia, że Bóg chce cierpienia, działa na niekorzyść człowieka i zazdrośnie szerzy swoją przemoc. Oskarżenia i wszelki osąd nie pochodzą od Boga.
Diabeł nie mówi wprost kłamstw. Miesza je sprytnie z prawdą, abyśmy przyjęli je za prawdę. On nie powiedział do Adama i Ewy, że Bóg chce ich skrzywdzić. Zamiast tego powiedział, czy na pewno mu Bóg powiedział, czy na pewno stanie się to w twoim życiu. Diabeł poddaje wątpliwości. Na pewno nie umrzecie. Pierwszą techniką diabła jest zasianie w sercu wątpliwości. Czy to jest zgodne z prawdą? Czy słusznie Bóg dał ci te ograniczenia? Czy to wiąże się dla ciebie z korzyścią czy stratą? Czy gdy będziecie zachowywać przykazanie, to wam wyjdzie na dobre? Co za pytanie? To nic innego, jak kwestionowanie Bożego Słowa i Bożych obietnic. My dziedziczymy obietnice przez wiarę i wytrwałość. Myśli, które wprowadza wątpliwość, to sposób działania wroga. Potem rzuca nam kłamstwo. Tak było w przypadku Pana Jezusa. Kiedy kusił go na pustyni, najpierw zasiewał wątpliwości. Druga rzecz to jest kłamstwo, które zaprzecza konsekwencji grzechu. Jeśli chodzi o technikę diabła, nawet gdy przekraczamy przekazania, gdy pokutujemy, Bóg nam przebacza. Bóg nie po to stworzył Adama i Ewę, by przez jedno nieposłuszeństwo zginęli. Powiedział, nie umrzecie. Bóg jest dobrym Ojcem. Kocha nas. Dlaczego miałaby nas spotkać śmierć? Trzecia rzecz to jest oskarżenie Boga o brak szczerości wobec ludzi. Czy rzeczywiście Bóg powiedział? Bóg wie, że gdy zjecie ten owoc poznania dobra i zła, będziecie jak On, jak Bóg. Bóg nie chce, abyście tacy byli. Diabeł oskarża Boga o nieszczerość wobec ludzi. Oskarża nas o nieszczerość. Jest napisane, Bóg powiedział, nie będziecie z niego jeść ani go dotykać, abyście nie umarli. I wąż powiedział do kobiety, na pewno nie umrzecie, ale Bóg wie, że tego dnia, gdy z niego zjecie, otworzą się wasze oczy i będziecie jak bogowie znający dobro i zło. Diabeł posługuje się kłamstwami i obietnicami bez pokrycia. Będziecie jak Bóg, na pewno nie umrzecie. Jest mistrzem w serwowaniu obietnic bez pokrycia. Nic ci się nie stanie, jak weźmiesz zakazane rzeczy, jak przekroczysz przekazanie. Pastor nawrócony wcześniej w swoim starym życiu ukradł magnetofon. Kiedy się nawrócił, sumienie nie dawało mu spokoju. Poszedł i oddał magnetofon. Amen. Diabeł rzuca do głowy różne myśli, które atakują nas samych, Boga, braci i siostry, innych ludzi. Jak się przed tym bronić? Nasze myśli mamy oddawać w posłuszeństwo Chrystusowi. Czasami jest to sprytne, że nie ma tego w Biblii i nie wiesz, skąd pochodzi myśl. Zawsze, każdą myśl poddawaj w posłuszeństwo Chrystusowi. W imieniu Jezusa. Gdy jest to myśl od Boga, to On ją zostawi. A gdy jest to myśl od wroga, on ją zabierze. To test, który ma przejść każda myśl. Niektóre myśli odrzucamy od razu, bo wiemy na podstawie Bożego Słowa, że nie są od Boga. Poddajemy również serce, pragnienia, motywy, sumienie, rozum Bogu. Diabeł zna Boże Słowa. Podpiera się czasem tym Słowem. Kiedy Jezus był kuszony, diabeł cytował Boże Słowo. Paweł pisał, że chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami, gdyż oręż, którym walczymy, on nie jest cielesny, ale ma moc burzenia warowni dla Bożej sprawy. Zbliżmy się do Boga, a On się do nas zbliży. Wtedy przeciwstawiamy się diabłu, a ten od nas ucieknie. Na przykład masz pokusę, aby wypić. Modlisz się do Boga, pokutujesz z tej pokusy. I prosisz Boga o ratunek. To jest jeden krok. Jeśli Bóg nie zabrał pokusy, czynisz drugi krok. W imieniu Jezusa Chrystusa odrzucasz tę myśl od siebie. Diabeł będzie nas kusić do końca życia. Mamy mu się przeciwstawić, mocniej wierzę. Ale najpierw
mamy poddać się Bogu. Oddać każdą myśl Chrystusowi, a potem ją odrzucić w imieniu Jezusa. Potrzebujemy wiedzieć, jak mówi do nas wróg i jakie techniki stosuje przeciwko nam. Bóg przemawia do ludzi, którzy mają z Nim intymną relację. Bóg nie chce pustych słów czy sloganów. Chce autentycznej relacji serca. Obrzydły Mu nasze modlitwy, które nie są szczere, jak i ofiary, które nie są miłe. Nie akceptuje modli, których człowiek chce się pokazać ludziom. Nie zostaną wysłuchani ci, którzy myślą, że przez wielomówność będą mieć od Boga odpowiedź. Bóg chce naszego serca, a nie słów. Oddzielenia dla siebie. Intymnej relacji. Dlatego w Ewangelii Mateusza jest napisane: a ty, gdy się modlisz, wejdź do swego pokoju. Zamknij drzwi i módl się do twego Ojca, który jest w ukryciu, a Twój Ojciec, który widzi w ukryciu, odda Ci jawnie. Podsumowując, chcę powiedzieć, że mamy cztery głosy. Głos sumienia, głos serca, to są nasze odczucia, emocje i pragnienia. Głos zdrowego rozsądku, rozumu. Moi drodzy, pamiętam, kiedy miałam jechać na misję. Wszyscy mi mówili, nie rób tego, bo było dużo przeciwności. Ale Duch Święty mówił przeciwko temu. Mówi, zrób to. Mamy głos diabła, który wrzuca myśli do naszej głowy, wrzuca przekonania, wpływa na sumienie, pragnienia i uczucia. Diabeł może przemawiać przez ludzi. Ja ciebie nienawidzę. Przykład. Kiedy modliłam się o człowieka, wtedy wróg powiedział, ja cię znam, ty naprawdę kochasz Boga. To powiedział diabeł. On czasami mówi prawdę, co nie oznacza, że to jest Duch Święty. Albo powiedział, znam ciebie 6000 lat. Nie będziesz podrzucać mi tych książeczek. Powiedział przez człowieka w więzieniu, w którym była ewangelizacja. Diabeł jest realną istotą duchową, która skrycie inteligentnie działa przeciwko człowiekowi. Mamy się bronić Słowem Bożym. Duchowym orężem, którego używamy przeciwko diabłu, który może to zrobić. Człowiek, który narodził się na nowo. Gdy niewierzący się sprzeciwia, nie przyniesie to efektu, bo nie ma autorytetu. I głos Ducha Świętego, głos, który nas prowadzi. Powstańmy, pomodlimy się.